dzisiaj gościmy tutaj klasę 4A ze Szkoły Podstawowej w Lesie Podlaskiej razem z wychowawcą i z panią Anią Karpińską. Dzieci przyszły na warsztaty wielkanocne, wykonały takie piękne kury. Niektóre jeszcze kończą, niektórzy już mają gotowe. Prace stoją już na stole, można zobaczyć. Co roku staramy się właśnie w takich okresach świątecznych, czy to Wielkanoc, czy to Boże Narodzenie, organizować takie warsztaty. Ja za Wielkanoc bardzo lubię, ponieważ jest śmigus dyngus, a poza tym są jajka gotowane. I kogo oblewasz, powiedz, Jula? Najczęściej to oblewam swojego brata. A brat ciebie? Tak. Ja lubię Wielkanoc, bo są tam moje ulubione jajka z majonezem. Za to, że są jajka i że, że jest śmigus dyngus też. Że maluje się pisanki, że jest śmigus dyngus. Za śmigusa dyngusa i za jajka w krzanie. Za śmigusa dyngusa i za gotowane jajka. Za to takie właśnie duchowe przeżywanie, takie zmartwychwstanie, tak? To jest fajne. Czyli idziemy do kościoła z rodziną, święcimy... Święconki, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, takie przeżywanie wewnętrzne. Lubię Wielkanoc za czas spędzony z rodziną i za przysmaki. Wszystko, co babcia upieści w kuchni, no to bardzo fajnie się je. Za śmigus dyngus i za szukanie słodyczy. Szukanie słodyczy, a szukanie słodyczy... Gdzie szukasz tych słodyczy, powiedz? Na podwórku albo u babci dziecka. A kto je rozkłada, te słodycze? Mama albo tata. O. I lubię Wielkanoc dla śmigusa dyngusa i malowanie jajek. Jedzenie jajka. Jedzenie jajek? I śmigus dyngus. I śmigus dyngus. Za czas spędzony z rodziną, za śmigusa dyngusa i malowanie jajek. Za to, że jest zawsze dobre jedzenie. Za to, że idziemy do kościoła zawsze. I tam święcimy pokarm i zawsze się modlimy. Zawsze jest ładna dekoracja w kościele. Potem siadamy do stołu, jemy, modlimy się. No i za to właśnie lubię. Za to, że można szukać jajek i za to, że przyjeżdża moja ciocia z Anki. Za czas spędzony z rodziną i za śmigus dyngus. Śmigus dyngus, będziesz oblewać siostrę? Tak. Śmigus dyngus i malowanie jajek. Na pewno oprócz aspektu duchowego cenię sobie to, że spotykamy się rodzinnie, ponieważ ja mam bardzo dużą rodzinę. Więc z reguły do mnie lub do siostry zjeżdżamy się tłumnie. No i co jeszcze bardzo lubię, na drugi dzień świąt wybieramy się zawsze na długie wiosenne spacery i szukamy wiosny. To tak, też taka tradycja u nas. To lubię na spotkanie z rodziną. Śmigus dingus i dekorowanie jajek. Lubię Wielkanoc. Nie lubisz Wielkanocy? W kwietniu. Bo jest w kwietniu, tak? A ty lubisz taką kwietniową pogodę? I może masz urodziny w kwietniu, co? A, to dlatego lubisz Wielkanoc. Święta Wielkanocy lubię za to, że jest tak dużo pisanek, że jest kolorowo, żółto, zielono i wiosennie. Bardzo lubię atmosferę Świąt Wielkanocy. Przede wszystkim lubię też spotkania rodzinne, które wtedy się odbywają. No i to jest taki wspaniale przeżyty czas. Duchowo też chyba tak. Ja lubię Wielkanoc za czas spędzony z rodziną. Mieszkam teraz daleko od mamy, więc już tutaj szykuję i myślę, co dla niej zawiozę. Będę piekła na pewno babki i serniki, więc spotykamy się całą moją rodziną u mojej mamy, czyli trzech braci ze swoimi żonami, dziećmi. Jest bardzo wesoło. Śmigus dyngus nie do końca. Mama zawsze, pamiętam jak byłam dzieckiem, też zakazywała nam nie lać wody w domu. Chociaż się nie słuchaliśmy, oblewaliśmy się wodą. Teraz obiecujemy mamie, że lać wody nie będzie, ale czas spędzony właśnie przy rodzinnym stole zapewne i przy długich, fajnych rozmowach będą się odbywały.